Cześć! W tym filmie pokażę laserowy czujnik ruchu, czujnik odległości DRL-12. Zapraszam na film. Czujnik przeznaczony jest do sterowania oświetleniem, szczególnie w korytarzach i klatkach schodowych. Pozwala wykrywać przeszkody w zakresie od 0 do 2 metrów. Dzięki niewielkiemu kątowi rozproszenia wiązki oraz możliwości precyzyjnego ustawienia zakresu detekcji doskonale nadaje się do załączania obwodów oświetleniowych, np. na otwartych schodach, gdzie istotne jest, aby czujnik wykrywał obecność tylko na schodach i ignorował wszystko, co dzieje się poza nimi. W niewielkim opakowaniu w tym zestawie mamy oprócz czujnika detekcji także puszkę do osadzenia tego czujnika w ścianie. Znajduje się też szczegółowa instrukcja obsługi. Czujnik przeznaczony jest do instalacji niskonapięciowych. Napięcie zasilania to od 9 do 27 V prądu stałego. Maksymalny prąd obciążenia to 4 A. Można go wykorzystać do bezpośredniego sterowania obwodami oświetleniowymi 12-voltowymi, a także do sterowania układami kaskadowymi z wykorzystaniem przekaźników AS225. Wymiary czujnika oraz opis pokręteł i zacisków. Tak jak prawie w każdym czujniku ruchu, czy to na podczerwień, czy mikrofalowym, tak i w tym laserowym mamy możliwość regulacji czasu od 0 do 10 minut, poziomu jasności zadziałania czujnika oraz pola detekcji. Pole detekcji ustawiamy od 10 cm do 2 metrów. Do zamontowania czujnika wymagane jest wykonanie otworu o średnicy i głębokości umożliwiającej osadzenie puszki dostarczonej z czujnikiem. Podczas osadzania puszki w ścianie należy zachować orientację puszki zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na zaślepce puszki. Czujnik w puszce montowany jest na wcisk. Zestaw ten doskonale sprawdzi się do sterowania oprawami dekoracyjnymi, schodowymi, LED, na przykład Maja. Oprawy te przystosowane są do napięcia 12 V prądu stałego, moc to 1,2 W. Z pomocą czujnika możemy wyzwalać układy kaskadowe zbudowane w oparciu o przekaźniki AS225. Do pracy układu potrzebny będzie nam też zasilacz. W przypadku konieczności sterowania obciążeniem większym niż 4 A należy zastosować wzmacniacze sygnału zasilającego. W przypadku sterowania większą ilością opraw oświetleniowych należy zastosować odpowiednio większy zasilacz. Przy 12 V maksymalnie bez żadnego wzmacniacza można sterować oświetleniem do 50 W. Czujnik przystosowany jest do zasilania napięciem niskim, czyli napięciem 12-24 V prądu stałego. Podłączenie napięcia sieciowego 230 V doprowadzi do zniszczenia urządzenia. Aby można było sterować oświetleniem o napięciu sieciowym 230 V, należy zastosować przekaźnik lub stycznik z cewką o napięciu od 9 do 30 V. W tym filmie pokażę bezpośrednie podłączenie oświetlenia do czujnika ruchu. Zobaczymy, jak taki czujnik ruchu działa, jak jest wyzwalany. Zastosowanie laserowego czujnika odległości w układach kaskadowych pokażę w odrębnym filmie. Oświetlenie przyłączamy zgodnie z oznaczeniami na czujniku.
przewód czerwony zasilania oraz przewód czerwony z lampy, czyli plus, przyłączamy do zacisku plus czujnika. Przewód minusowy zasilacza do zacisku minus. A minus do lampy do zacisku out. Na metalowym froncie czujnika znajduje się dioda sygnalizująca stan pracy urządzenia. Teraz dioda sygnalizuje, że wykryto przeszkodę w strefie detekcji, ale światło nie zostało włączone z uwagi na zbyt wysoki poziom jasności. Musimy to zmienić. Po zmianie wartości poziomu jasności czujnik działa bez problemu. Miejsce montażu czujnika należy wybrać w taki sposób, aby w zakładanej odległości działania w stożku detekcji czujnika nie znajdowały się żadne stałe przeszkody takie jak podłoga, ściana, stopień schodów i tym podobne. Średnicę stożka detekcji w zależności od ustawionej odległości działania odczytać można z rysunku zamieszczonego w instrukcji. Zakres detekcji, czyli odległość przeszkody od czujnika, ustawiamy płynnie w przedziale od około 10 cm do 2 m. Średnica stożka detekcji w odległości 2 m od czujnika wynosi 1 m. Średnicę stożka detekcji należy uwzględnić, montując czujnik na odpowiedniej wysokości, np. od podłogi czy schodów. Zasada działania tego czujnika laserowego polega na emisji wiązki światła i pomiaru opóźnienia światła powracającego na skutek odbicia się od przeszkody. Na tej podstawie możliwe jest precyzyjne określenie odległości przeszkody, które następnie porównywane jest z nastawionym zakresem detekcji. Jeżeli coś pojawi się w odległości mniejszej od nastawionej wartości, to nastąpi załączenie światła. Światło świeci tak długo, jak długo znajduje się przeszkoda w obrębie nastawionej wartości. Laser użyty w czujniku posiada najwyższą, pierwszą klasę bezpieczeństwa. Światło lasera nie jest widoczne gołym okiem, widać go tylko w obiektywie kamery. Laserowy czujnik odległości DRL12 doskonale nada się do załączania obwodów oświetleniowych, gdzie istotne jest, aby czujnik wykrywał obecność tylko w danym miejscu i ignorował wszystko, co dzieje się poza nimi. Wkrótce następny film z wykorzystaniem tego czujnika, a tymczasem dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!